Witam ponownie w hali w Zambrowie, gimnazjum numer... Gimnazjum Zespołu. Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Mecz o pierwsze miejsce w grupie pierwszej pomiędzy kadrą Dolnośląskiego w czarno-białych strojach i kadrą województwa wielkopolskiego w biało-niebieskich strojach. Mamy do zakończenia pierwszej kwarty 2 minuty. Kadra Wielkopolski prowadzi 17-9. Ale piątka jest mocniejsza. Tu wystawiona pierwsza w kadrze Wielkopolski. Są bracia Zybert. Jest flipa. I jest time out. Podsłuchajmy, co tam trener mówi. Pan Wilkosz. Widać, że trener Wilkosz rozmawia bezpośrednio z Kamilem Zybertem, który gra tutaj pierwszego rozgrywającego. No, jak nie ma do niego kierować słów, jak nie do mózgu drużyny. A dzisiaj w jednym rzędzie spotkały się kadry Śląska i kadry Kujawsko-Pomorskiego, kiedy to za niedługo spotkają się w walce o miejsce trzecie, czwarte w grupie. Kto wygra? Kujawsko-Pomorskie. Dwóch małych, stańcie, kto jest wyższy? Kubo, Michał, stawaj, stawaj. Ja stawiam, że on jest wyższy. No. Kto jest wyższy, ten wygra, stawaj. To oni wygrają. Nie, no. Stawaj, Kubo, bo nie. Stawaj. No, Michał. O, na Śląsk, potęga. A ty siedzieliśmy, w sumie mały jesteś. Ej, wyszedł od niego, Bibi. Teraz Piszczek i kolega. Piszczek za tym, z pasem. Wygracie w końcu tu jakiś mecz? Czyli Śląsk nie wygra. A tu kto wygra? Dolnośląskie czy Wielkopolskie? A na parkiecie mamy dwóch najwyższych zawodników w turnieju. Teraz się przepychają między sobą. To Filip Priper z 19 i z 13. Kolanowski Daniel. Obydwoje 2 metry 7 centymetrów w butach. Tylko, że Kolanowski ma większy rozmiar buta, bo ma 53, natomiast Priper ma 51. Ale tu jest mózg drużyny. Skrzydło. Klimczok, Kościan. Numer 4 Pyra, Klimczok, Kościan. Długo, długo. Kamil Zybert podejmuje decyzję słuszną. Basket. 32 sekundy, 10 punktów przewagi dla województwa wielkopolskiego, dla Pyrlandii. To na razie tyle z pierwszej kwarty. O, piłka stanęła, a już myślałem, że jest w koszu. To na razie tyle, wrócimy w drugiej kwarcie.